Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget. Tym razem mamy S38 i tym razem mamy Łowcę Demonów, z którego już w sumie tydzień nie pojawił się odcinek, tak mniej więcej. No i troszeczkę się tutaj podziało, aczkolwiek nie robiłem w ogóle lochów, ponieważ chciałem właśnie zostawić je na odcinek. Myślę, że dzisiaj tak ze 2-13 piętra mogłyby paść, ponieważ już tutaj tak naprawdę no farmiliśmy tylko statystyki, jakieś tam portale moje padały. Dzisiaj już w ogóle zrobiłem portal niepotrzebnie, no ale nie wiedziałem w sumie, że będę jeszcze nagrywał i tak dalej, więc machnąłem ten portal i niestety się nie udało go pokonać. Być może jakbyśmy to zrobili po lochach, to by padł, no ale jak widzicie zostało 14%. Dobra, no do kibelka już sobie wrzuciliśmy, tutaj możemy w zasadzie ten przedmiot rozmontować, bo dlaczego by nie. Więc co, no jak tutaj wygląda? Troszeczkę grzybów żeśmy zmarnowali na skrócenie twierdzy oraz traktora na 10 poziom, co się okazało potem, że było bardzo nieopłacalne, ponieważ bardzo mało nam paczek poleciało z tego eventu. Ten event mnie w ogóle zaskoczył, nie wiedziałem, że teraz będzie 4 razy w ciągu tych 3 dni, więc mnie zaskoczył, także pomyślałem sobie, że skrócę właśnie twierdzę na 13, traktor na 10, no ale za wiele nam to nie dało, także no trudno. Tak jak mówię, no dzisiaj jeszcze awki nie robiłem, ponieważ będę chciał sobie ją zrobić, gdy już te lochy poklikamy, bo może tam jakieś levele siądą. Jeżeli chodzi o runy, to mamy 316 quintilionów, już tutaj mamy secik na awkę prawie kompletny, mamy już 50% golda i 4% PD, więc jeszcze 6% tych punktów doświadczenia potrzeba nam po prostu zdobyć, no ale zobaczymy jak to wyjdzie, po prostu jak już zaczną nam itemki z 3% dropić, to myślę, że już będzie można na spokojnie skompletować. Przed odcinkiem poszukałem sobie łuku, ponieważ musimy zmienić łuk, co prawda ten nie jest jakiś wybitny, ale ma runy 12%, rozrzut taki sobie, ale na zręczność jest, bo w ogóle zauważyłem, że tej zręczności mi troszeczkę brakuje, także pomyślałem, że go sobie wezmę. No tak jak mówię, nie jest wybitny, ale tutaj sporo siedziałem, sporo szukałem i tylko taki wyleciał, więc niech już będzie. Dobra, jak to tutaj wygląda? Opety tak naprawdę się nie martwimy, ponieważ cały czas jesteśmy top 1, tutaj Sonic jest top 2. Jeżeli tutaj chodzi o te karmienia, to już powoli zbliżamy się do tych pierwszych poważnych przejść. Jak widzicie, tutaj mamy siorba na 80, dzyńka 8.4, ponig 8.5, chyba tak, cząb 8.5. No i w wodzie już mamy to pierwsze przejście zrobione, siedmiornicy sobie teraz karmimy, która swoją drogą jest strasznie fajna w PvP. Często mi ugrywa takie ciężkie walki, więc cieszę się, że to przejście wykonałem. No i tak, co tutaj dalej? Tak jak mówię, obliczyłem sobie, że czompa na setny poziom będę miał w sobotę. Za tydzień są skarby lasu. Co za tym idzie, nie wiem jak to nam wszystko się tutaj ułoży, ale być może nawet będziemy próbowali iść w pirodliszkę. Tak jak to miało miejsce na W37, ponieważ no jest na to duża szansa. Oczywiście jeszcze byśmy musieli tego trenera troszeczkę podbić i tak dalej. Grzybów też pewnie będę musiał na te przejścia trochę przygotować. Plan jest taki, aby wszystkie przejścia sobie porobić w ogniu na Smokiego przede wszystkim, a jeżeli nam grzybów zostanie, to możemy popróbować tą pirodliszkę machnąć i być może się uda. No nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Co tutaj dalej? No karmień mamy, jak widzicie, pod dostatkiem, codziennie 3 razy karmimy tak naprawdę wszystko. Dzisiaj jeszcze nawet awki nie robiliśmy, kołem nie kręciliśmy, a już mamy, zobaczcie, ile tego wszystkiego, także tu naprawdę nie ma co narzekać. No do tych lochów zaraz wejdziemy, tutaj nam się serce na 11 buduje, traktor na 10, tak jak mówię, no tych surowców mi strasznie mało w ten event leciało, więc jest to niefajne. Portalek już sobie machnęliśmy, tutaj chyba mamy w ogóle na 9, to muszę po odcinku, teraz mi się nie chce szukać dziewiątki na klawiaturze, bo mamy tak jakby pod biurkiem ją, także po odcinku sobie zmienię tutaj w opisie, to też nie jest jakoś bardzo ważne. Dobra, no i co? I chyba tyle. Chyba sobie kupujemy ten łuczek, tą kuszę dokładnie i będziemy próbować coś tutaj w lochach. Już ten odcinek w ogóle nagrywałem, ale musiałem zacząć od nowa, ponieważ nie włączyłem muzyki w tle, no to jest niestety ten minus takiego nagrywania, można powiedzieć, na żywca. Także dobra, to odzyskujemy, to tutaj ładujemy i od razu tej zręczności mamy więcej kosztem HP, ale tego HP też nie ma mamy wcale tak tragicznie. Dobra, na razie sobie tutaj w zręczność ładujemy tego golda, co nam został. I okej, myślę, że możemy tutaj popróbować. No będę chciał to 13 piętro na pewno pokonać. Czy nam to wyjdzie, no to zobaczymy. Taką mam nadzieję, przynajmniej powinno. No ale czy padnie, no to wiecie, nie wiadomo, bo to jest jednak mag. Jednak tutaj musi jakaś fajna próba nam siąść. On tutaj nie chce padać, wiecie co, dobra, do niego sobie wrócimy później, bo tutaj też tych grzybów nie ma nie wiadomo ile. Tą wieżę będę chciał trochę pocisnąć na pewno przedawką, żeby jeszcze tego golda dostać trochę więcej. Tam w ogóle dwie różdżki mi wyleciały. Zaraz sobie popatrzymy, jakie tam itemki są.
Dobra, ta wieża dosyć szybko pada. Nie mamy miejsca w eku. Okej, jak to tutaj wygląda? To jest na wszystkie cechy. Co prawda nam daje tutaj więcej, ale chyba nie będziemy podmieniać, bo i tak będziemy szukać czegoś na 3. Także rozmontowanie. Jak tutaj z tą rózgą? Rózga też jest na 3 cechy i teoretycznie jest dobra, ale tutaj mamy, zobaczcie, bardzo dobrą. Także od razu ją sobie podmienimy. Natomiast tą rózgę zostawimy. Zobaczę, jak to wyjdzie w ogóle z miejscem i tak dalej. Tutaj mamy coś dla wojownika plus 13, no to to możemy rozmontować i hełm mamy plus 11, więc też na razie rozmontujemy. Ta różka nam pewnie będzie potrzebować dokładnie dwóch miejsc na rozmontowanie, więc na razie ją zostawimy i lecimy dalej w tą wieżę. Tą wieżę będę chciał, tak wiecie, nie jakoś bardzo dociskać, o, już tutaj jakiś opór stawiają, ale żeby po prostu... A, błąd systemu, już się tutaj coś... jakiś błąd, no tutaj mamy 32 i nie mamy klejnotu, więc możemy to sobie na spokojnie podmienić. No i okej, u kowala już nie mamy miejsca, więc ewentualne kolejne itemki będziemy musieli po prostu sprzedawać. Dobra, lecimy sobie dalej, tutaj padło, no dosyć szybko to wszystko idzie. Tutaj mamy jakąś syrenę i to jest zwiadowca, ale ona dokładnie też powinna paść. Trochę tego golda sobie tutaj nafarmimy. Tak jak już mówiłem, mamy tych towarzyszy poulepszanych, bo w ostatnim odcinku mówiłem, że musimy się za nich wziąć. Gemy też mają dosyć niezłe, ale jeszcze nieperfekcyjne, jak widzicie, tutaj w niektórych itemkach brakuje. No i ta Kunegunda, która jest tak naprawdę najważniejsza, ma dosyć te gemy słabe, ponieważ wszystkie dobre lecą po prostu do nas, czyli no jest ona ograbiana przez nas. Także no już trudno. Dobra, to mamy na wszystkie cechy, to sprzedajemy, to tak samo sprzedajemy, serwer nie odpowiada, spoko. Dobra, mamy tutaj jakiś pasek plus 24 i hełmik plus 11, to możemy sprzedać, a ten pasek sobie zostawimy, to tam w razie później go podmienimy. No i dobra, czy my tutaj dalej popchniemy? No leci ta wieża, powiem wam, że dosyć sprawnie. Tutaj znowu jakiś błąd, tu znowu pasek i zobaczcie, tym razem z miejscem na dziurę, więc możemy od razu go podmienić, dlaczego by nie. Cyk, 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 okej, pyk. No i dobra, lecimy dalej, zobaczymy, czy tutaj tych kolejnych pokonamy. No ten już jakiś opór tutaj stawia, ale myślę, że on powinien dokładnie paść. I może jeszcze tego sobie pokonamy, żeby zamknąć te 70%, powiedzmy, ponieważ jak widzicie, no oni już tutaj ciężej. No i dobra, na razie starszy. Ta wieża to też nie jest, w sensie no jest ważna, wiadomo, ale nie będziemy się jakoś bardzo napinać. Tu na razie ten pasek, poczekajcie, co tutaj jest, to jest bardziej opłacalne, w sumie to też możemy sprzedać. Dobra, wejdziemy sobie, to w ogóle damy wszystko na razie w zręczność, jeżeli chodzi o tego golda, bo troszeczkę z tej wieży nam tutaj go wypadło. I sobie przejdziemy do strefy mroku, zobaczymy, jak tam ta strefa mroku będzie padać. Może jakiś tam level wbijemy, zobaczymy. No tutaj mamy tego wściekłego wilka, to jest mag. No i ten mag, ale padł, zobaczcie, już troszkę tutaj przerwy i padają, kolejny padł. I mamy teraz gremlina, nawet pewnie tego nie zauważyliście. Mamy coś dla wojownika, no dosyć sporo średnich, ale to jest na... bo my mamy w ogóle na 3 staty. No ale słabiutka ta broń, słabiutka, chyba nie będziemy się, nie będziemy chyba, no nadaje bardzo dużo średnich, ale rozrzut ma słaby, cechy daje praktycznie takie same, na razie zostawimy, na razie nie ma co. I próbujemy tego gremlinka tutaj pokonać i padł też, super. Znowu nam, o, 257 wskoczył, coś tutaj takie, wiecie, wróciłem w ogóle na aplikację steamową, to tak swoją drogą i znowu tutaj jakieś, na pewno nie wyskakuje tak często ten błąd, wiecie, z czym tam on wyskakiwał? Z błędem połączenia czy coś takiego? No ale jednak widzicie, tutaj się dosyć często to buguje. Dobra, no to na razie możemy posprzedawać. No wiem, znowu tych surowców marnuję, no ale niestety nie mam w ogóle miejsca w ekwipunku. Ten skarbiec mam dosyć nisko. No a coś mamy na zręczność. I to dosyć mocne. No a niestety... Po prostu nie mam czasu na rozbudowywanie tego skarbca, bo cały czas tutaj się coś buduje, te kwatery chcę trochę pocisnąć, bo dosyć je zaniedbałem. Także no tak to wygląda, tych surek tam na pewno odrobimy z czasem, więc nie ma co tutaj się napinać. W ogóle zobaczcie, już mamy tutaj 8 poziom, teraz mamy rosiczkę bagienną, no ona już raczej nie padnie, nie ma opcji, bo to jest mag. Ale tutaj tą meduskę myślę, że powinniśmy pocisnąć, dokładnie, dosyć szybko. I generalnie ten loch to my już powinniśmy zamknąć. I tak dokładnie się dzieje, dobra, tutaj mamy Mariusza plus 9, więc to nie jest jakieś bardzo, bardzo istotne. No zobaczcie, znowu ten level tutaj z opóźnieniem nam wpadł. To sobie na razie sprzedajemy i tutaj pewnie zamkniemy to dosyć szybko. 258 już mamy. No i dobra, w sumie tej broni mogłem poszukać po
po wbiciu jakby tych leveli, bo na pewno to dużej różnicy nie zrobiło, a te broń by była lepsza, no ale to już trudno, dobra, tu plus 17 to też jeszcze nie ma co wymieniać, nie chcę po prostu grzybów tracić na tego kowala, bo będę chciał sobie pocisnąć tutaj te lochy, no głównie to 13 piętro, mnie tak korci, tutaj mamy Hexora, którego ostatnio nie mogliśmy pocisnąć jako właśnie tego wojownika, no ale teraz padł, już mamy brak miejsca w plecaku, oj, dzisiaj chyba wiedźma chciała pasy, dokładnie, to zepsułem, no ale trudno, dobra, wiecie co, chyba się tego pozbędę i co tutaj daje mi najwięcej, to daje bardzo mało, te dają dosyć sporo, to je zostawię, jeżeli chodzi o te kryształy, natomiast tutaj będziemy sobie lecieć dalej, jeżeli chodzi o to tornado. Chociaż tutaj, a nie, to jest zwiadowca, myślałem, że to jest mag, bo mi się ta Banshee z magiem skojarzyła, no ale dobra, to nieistotne. Chociaż to tornado, no dobra, kolejne padło, ale też jakoś tak sprawnie to nie idzie wcale, tak jak myślałem, że będzie szło. No dobra, do 500 grzybów tutaj zmarnujemy, ile padnie, tyle padnie. A dalej będziemy sobie lecieć po prostu już to 13 piętro, no będę tam chciał poklikać, żeby to jako tako popadało. Dobra, nie mamy miejsca w plecaku. I co tutaj? No tutaj chyba nic ciekawego, to możemy posprzedawać, bo nie ma żadnych pasów, tych możemy poulepszać, chociaż nie, no oni już nam się w sumie dzisiaj nie przydadzą, więc to nieistotne, jak zrobię awkę, to ich po prostu ulepszę. Dobra, no kolejny pad, no może ten 259 by nam się udało dobić, to jest znowu zwiadowca. Ale tutaj widzicie, to tornadko też już jest dosyć ciężkie, dosyć ciężko nam idzie, tutaj mamy jakiegoś wojownika. No i zobaczymy, jak z nim sobie poradzimy. Dobra, jeszcze te 5 grzybków, żeby tak jak mówiłem na 500. No i okej, no niestety nie padł, ale mimo wszystko dwa, prawie 3 levele żeśmy wbili, także na razie spoko, no ale i zobaczymy, jak tutaj jeszcze, oj, tutaj na zręczność fajny rozrzut, ale niestety bez runy, więc to szkoda. No ale dobra, to sprzedajemy, chyba nam na razie gold nie będzie potrzebny, tak jak mówię, no sprzedawaj się. Tak jak mówię, no... Oj Boże, ta aplikacja, chyba już mi się odechciewa z tej aplikacji korzystać, chyba wracam na przeglądarkę po prostu. Dobra, tutaj cyk, cyk, no i co, no wracamy do tego 13 piętra i próbujemy to 13 piętro docisnąć, biliśmy trochę poziomów, no tam 900 tysięcy mu zostało, no on pewnie padnie, tylko pytanie za ile, no chyba będę tutaj nawet do 100 grzybów już go dociskał, bo jednak to nam da sporo leveli, pewnie jakiś 260 poziom wpadnie, jak nie lepiej, więc będziemy po prostu chcieli go dociskać, no bo dlaczego by nie? Tylko no nie wiem, no to jest mag. Potem jest wojownik i ten wojownik z tego co wiem też powinien nam paść w miarę szybko, więc no tak naprawdę tego bloka pokonać i mamy ze 4 levele, przynajmniej tak być powinno. No ale czy on nam tutaj padnie, no to nie jestem przekonany. Szczerze mówiąc myślałem, że łatwiej to pójdzie, biorąc pod uwagę, że... O, padł, zobaczcie, zbugowało się, ale okej, mamy coś, to będzie do kibla, bo to na wszystkie cechy, ale padło, dobra, obejrzymy sobie od razu walkę, żeby nie było. Aha, walka nam się nie zapisała, no to super, standardowo. To na razie tu nie mamy żadnych walk do oglądania, no ale okej. Dobra, no wbiliśmy, jak widzicie, 260 poziom, to on nam da w sumie ile? Z półtora poziomu, nawet chyba niecałe? To wcale nie tak wybitnie. No ale dobra, teraz mamy Wacława podwykonawcę, szkoda, że on się nie zapisał, bo chciałem go obejrzeć, ale to jest właśnie to, że często te walki się nie zapisują, nie wiem dlaczego. No ale trudno, dobra, lecimy dalej, w sumie poczekajcie, może sobie tutaj kogoś zaatakujemy, pierwszą lepszą osobę. No niestety przegraliśmy, ale dobra, czy my chcemy wygrać? Chyba nie, to chodziło, dobra, no wygraliśmy, to raczej nieistotne, ale dokładnie, no nic się tutaj nie pojawiło, więc po prostu ta walka przepadła. Właśnie to jest taki urok, że jak szybko klikamy, to nieraz te walki się nawet wygrane nie zapisują po prostu na poczcie. Dobra, teraz mamy Wacława podwykonawcę, no on tutaj wygląda na dosyć mocnego, 390 poziom, no ale jakbyśmy się tak ze 3 razy wskrzesili, to i on podejrzewam, że byłby do zrobienia, no wydamy na niego nawet te, do tych 100 grzybów mówię, zlecimy, może się tutaj uda jakaś fajna próba, no ale jeżeli nie, no to trudno, no i tak dzisiaj wbiliśmy 4 poziomy, więc jakiś tam progresik jest, już możemy się powoli myśleć o jakimś przebieraniu na epiku i lecieć dalej, chociaż epik teraz będzie, nie wiem za ile w sumie, chyba dosyć długi czas, więc nie, o zobaczcie jaka tam była bliska próba, no mówię, on jest do zrobienia, tylko jakaś fajna taka próba sensowna, właśnie tak minimum z 2 razy się musimy wskrzesić, jak nie 3, no i po prostu jakieś mocniejsze hitki, on by na pewno padł.
padł, zobaczcie, 261 level, prawie 262, niewiele nam brakuje, więc spoko. Znowu dostaliśmy tutaj hełmik, tym razem złoty, on będzie do kibla tak samo. Muszę sobie tu chyba jeszcze z jeden itemek w ogóle dzisiaj dropnąć, póki jest ten event, właśnie do kibla, żeby po prostu nie szukać później, tylko mieć już odłożone, bo wiadomo, jakby tak szukam na bieżąco codziennie, to o wiele ciężej to idzie i więcej grzybów po prostu wydajemy. No i dobra, tutaj mamy motu z podbijakiem, no tam widzieliśmy też pół HP mu zbijamy, więc dosyć spoko. No ale Rejego to już raczej tutaj nie pokonamy, przynajmniej nie wydaje mi się, aby on był do zrobienia, więc okej, zużyjmy sobie na niego jeszcze te 50 grzybów, może jakaś fajna próba by nam się trafiła, a jeżeli nie, to wrócimy jeszcze do tej strefy mroku. No i w sumie teraz to musimy czekać na klucz, aby nam się kolejne otworzyło. No ale tamtego maga może byśmy pocisnęli, zobaczymy. No nie mam golda, żeby ulepszyć tych towarzyszy, trochę leveli by pewnie dostali, no ale to już trudno. Dobra, jeszcze z 50 grzybków i na tamtych zużyjemy tak też z 50 i czy tam może no z 80 powiedzmy, aby zostawić sobie na takie codzienne czynności. No i tyle, no dużo osób w ogóle mi pisało, że na tym łowcu już przestaje grać, już tam w ogóle niektóre gildie pisały do ludzi właśnie z Exiles, że widzimy, że odpuszczacie tutaj grę, to może się połączymy, może przejdziecie do nas, coś tam takie głupoty, nie wiem skąd ten wniosek, czy z tego, że teraz jest ten maraton z W40 i po prostu te filmy z tego łowcy się nie pojawiały, nie mam pojęcia. No ale mimo wszystko wniosek jest po prostu błędny, no bo gramy tutaj dalej, to że się odcinki nie pojawiały, no to widzicie, że te lochy dosyć ciężko tutaj na razie idą, dosyć sporo musimy tutaj na nie wydać, żeby one jako tako się ruszyły, więc po prostu no jest tutaj przestój. Ja tutaj codziennie gram, codziennie robię awkę, codziennie tutaj jak widzicie sobie to wszystko odbieram, cisnę i tak dalej, no a jak to dalej pójdzie, to zobaczymy po prostu, także stwierdziłem, że dzisiaj nagram ten odcinek, bo to też takie wyjaśnienia by wypadały. W40 to w dalszym ciągu jest poboczny serwer, tutaj sobie machniemy w ogóle wyprawę, mamy już 188%, czyli już tak jak te topowe gildie. Obecnie jeżeli chodzi o gildie, jesteśmy chyba top 3, o ile się nie mylę. Natomiast chyba już tej wyprawy kolejnej nie machniemy, tak mi się wydaje, ponieważ już jest ona dosyć mocna i na tych 188% się na razie zatrzymamy, no ale to jeszcze wyjdzie w praniu. Tak chciałem puścić na dzień, aby każdy dołączył i zobaczymy jak to po prostu wyjdzie z czasem. Dobra. Co ja jeszcze chciałem? A chciałem sobie tutaj wbić do tego toksycznego drzewa. Tutaj mamy tą rosiczkę bagienną. To jest tak jak mówię mag, no to tutaj wskrzeszenia nas nie uratują, ale za to mogą nas uratować jakieś mocne hity. No coś tam nam tych itemków troszeczkę powypadało z tej wieży i z tego wszystkiego dla tych naszych towarzyszy, więc no tam zobaczcie jaka była bliska próba. No on pewnie też jest do zrobienia. Czy on by nam dał level? Chyba nie, wydaje mi się, że nie. No ale nie jest to zbyt istotne, no mówię, więcej bym miał grzybów na to klikanie, gdybym nie skracał tego ekstraktora i tej twierdzy, no ale chciałem skrócić, bo mówię, będzie bogactwo jeżeli chodzi o surowce, no a niestety nie wyszło nam to. Dobra, no kończymy, mamy 261 level, zostałem grzyby, bo mówię, jeszcze tutaj dzisiaj nic nie robiłem, muszę mieć na awkę, muszę mieć na koło i na te wszystkie codzienne czynności. I co dalej? I chyba to by było na tyle. Oj, nie chciałem tutaj czatu pokazywać, ale dobra, no już spojrzę, czy jest tutaj coś, chyba nie ma nic złego, nieistotne to jest. I tyle, także ja wam w sumie dziękuję za oglądanie, tutaj mamy te dwie różki, to sobie jutro rozmontujemy, tutaj mamy to do kibla, no już dzisiaj mówię, do kibla wrzucałem, więc nie ma co, ale sobie zostawię. Zakładam w sumie teraz secik już na awkę. I będę po prostu tą mawkę cisnął. Mamy tutaj, jeszcze wartę mamy prawie pół godziny, no ale dobra, po tej warcie od razu wlatuję na awkę i pewnie ten 262 dzisiaj dobijemy, tych towarzyszy poulepszamy, no i dalej będę dropił te gemy, głównie tutaj dla tej Kunegundy. Tutaj temu jeszcze muszę, widzicie, on ma 2 na szczęście, w ogóle to muszę na intę wsadzić tutaj do tych dwóch itemków. Wojownik ma tutaj w miarę niezłe te gemy, ale też na dwóch nie ma. I będziemy pewnie dalej cisnąć. W międzyczasie nam pewnie kluczyk wydropi do tych kolejnych lochów, jeżeli chodzi o strefę mroku. I jako tako to pójdzie. Także okej, ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę. Komentarz jakiś dla statystyk. Napisać jak tam wam idzie na tym serwerze. Czy może na W40 gracie, czy na jakimś innym. To jak tam wam po prostu poszedł ten event. Właśnie ten event majowy, którym nasz Shake zaskoczył, że miał być tylko golda. Jest 3 razy event. Także możecie napisać jak tam wam poszło. Możecie wbijać na Discorda dla widzów. I tyle. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.